Rosja z nową bronią. Pocisk spadł na spadochronie Kijów. Nowy rodzaj rosyjskiej broni. Pocisk spadł na spadochronie. Rosyjska armia wykorzystała w Kijowie nowy rodzaj broni, poinformowała w sobotę Agencja Unian, powołując się na doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Antona Heraszczenkę. Ponad trzy tygodnie temu Rosjanie wkroczyli zbrojnie na terytorium Ukrainy. Od niemal pierwszych dni agresji na ukraińskie miasta spadają bomby i pociski, które trafiają również w osiedla mieszkalne, a także szkoły i szpitale, zabijając lub raniąc cywilów. Wojna w Ukrainie. Kijów Rosjanie wykorzystali nowy rodzaj broni. W sobotę agencja UniaN powołując się na doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Antona Heraszczenkę poinformowała, że Rosja wykorzystała w Kijowie nowy rodzaj broni. Wczoraj w Kijowie po raz pierwszy zanotowano faktu użycia nowego rodzaju pocisku. Był to pocisk wystrzelony z wyrzutni rakietowej, który spadał na Kijów na spadochronie przekazał doradca szefa MSW. Strona ukraińska nie podała w tej sprawie więcej szczegółów. Rosjanie wykorzystują zakazaną broń mimo tego, że obecnie nie wiadomo. Czym był pocisk rakietowy, który na spadochronie spadł na kijów? Doniesienia z poprzednich dni wojny wskazują, że Rosja nie stroni od zakazanych typów uzbrojenia. Siły Kremla wykorzystywały już w Ukrainie broń zakazaną przez konwencję międzynarodowe 11 marca ONZ wskazało, że posiada wiarygodne dowody na wykorzystanie przez Rosję takiej amunicji, o czym informowało Biuro Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.